Ale nas zasypało. Idę zobaczyć do moich królisiów. Karamel, Tula. Muszę wam powiedzieć dzień dobry. Ale was zasypało, co? Norwescy odśnieżacze zaspali. Oj, cały chodnik zasypany. Pod górkę do pracy. I druga górka. Jeszcze się tylko wdrapę pod trzecią górkę i będę w pracy. W sumie to mam cztery górki do pracy, ale ta już nie wyciska ze mnie tyle potów, co poprzednie. Co robisz? Cześć Tula, cześć Karamelek. Ale wam śniegu nasypało, co? Karamel! Nie wkurzaj Tule. Ale macie śniegu, powiem wam. Zupa krem spora i ziemniaczków była bardzo dobra, rozgrzewająca po takim zimowym dniu jak dzisiaj na piechotkę do pracy. A teraz biorę się za ciasto, waniliowe ciasto. Nie wiem, czy w Polsce są takie gotowe sosy waniliowe. One bardzo dobre są z owocami. Pokroić w kosteczkę owoce, które się lubi, i polać sobie takim waniliowym sosem. No ten sos jest po prostu obłędny. Jest też taki norweski przepis na ciasto waniliowe właśnie z takim waniliowym sosem. Rozpuszczam sobie masło w garnku, do tego pójdzie za chwilę cukier i waniliowy sos. To wszystko trzeba razem podgrzać. Masło z cukrem i sosem waniliowym już się rozpuściło i lekko podgrzało. Teraz mam tutaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy. To wszystko razem mieszamy. I podobnie jak przy muffinkach, suche łączymy z mokrymi. I ciasto jest naprawdę bardzo szybkie w przygotowaniu. Nie używa się miksera, wszystko razem się miesza. Do piekarnika 180 stopni, około 40 minut. Ciasto sobie dokładnie mieszam, kilka dosłownie machnięć, że tak powiem, i do tortownicy. Tak prezentuje się ciacho waniliowe. Posypałam je jeszcze po wierzchu cukrem, pudrem i cynamonem.